Jak tylko oddalony jest Wasz router od komputera? To jest kluczowe pytanie, jeśli chodzi o wybór antena czy nie. Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porównanie dwóch kart sieciowych, tak zwanych zewnętrznych kart. Obie są na USB, ale jak widzicie, co je różni? Jedna karta jest zwykła, miniaturyzowana, czyli bardzo malutka, druga jest większa z anteną zewnętrzną. Kiedy wybrać taką, opowiem Wam w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Na początek rozpakujemy sobie nasze karty sieciowe, w tym przypadku mniejsza karta, TP-Linka obydwie są i co możemy odczytać z kartonika, czyli jakie informacje, jaki przesył, to 150 megabitów w trybie Wi-Fi, czyli jest to karta typowa do odbioru oczywiście sygnału Wi-Fi z Waszego routera. Wtedy, kiedy najzwyczajniej nie macie internetu na kablu, na światłowodzie podłączanego bezpośrednio do komputera, tylko musicie korzystać z routera Wi-Fi. Wtedy taka karta przychodzi Wam z ratunkiem i szczególnie do użytku w stacjonarnych komputerach, bo jeśli chodzi o laptopy, one mają wbudowaną kartę Wi-Fi. Oczywiście lepsze płyty główne też obsługują wbudowaną kartę Wi-Fi, ale z reguły takiej nie mamy. Wtedy ratujemy się właśnie takim malutkim tutaj akurat urządzonkiem. Jak widzicie, jest to forma USB i praktycznie nie wystaje nic poza komputer, czyli taki kawałeczek tego skrawka naszej karty sieciowej będzie wystawał z naszego komputera i nie przeszkadza to w żadnym stopniu w użytkowaniu. Także tak wygląda pierwsza nasza karta. Co jeszcze możemy w pudełeczku od producenta otrzymać? Oczywiście instrukcja obsługi, czy język polski tutaj znajdziemy. Zapewne tak, bo obie karty zakupiłem w dystrybucji polskiej, więc nie ma z tym problemu. Karta gwarancyjna, obie karty obejmuje 3-letnia gwarancja, więc jest to też dobry wynik. I przede wszystkim sterowniki, które możemy, jeśli mamy komputer ze starszym Windowsem niż 10, możemy te sterowniki najzwyczajniej sobie zainstalować, ponieważ Windows 10 z reguły rozpoznaje takie karty sieciowe automatycznie i pomimo tego, że nie mamy internetu, on udostępni nam kartę sieciową na bazie jakichś sterowników do niej dopasowanych i już będziemy mogli połączyć się z internetem, następnie pobierze sobie sterowniki, które będą wymagane do danej karty, aby uzyskać na przykład lepszy jeszcze przesył danych, czyli lepszą prędkość, ale jak najbardziej tutaj, jeśli chodzi o inne Windowsy, również do 10 możemy te oprogramowanie wykorzystać i wgrać sobie nasze sterowniki do karty sieciowej, wtedy, kiedy nie mamy najzwyczajniej możliwości pobrania ich z internetu, bo internet nie działa, bo mamy go tylko w formie Wi-Fi. Wtedy taka karta przychodzi z ratunkiem. Ok, odpakowujmy sobie drugą kartę sieciową, czyli tą z antenką. Jest ona zapakowana tutaj akurat w folii, dodatkowo bardziej szczelnie. Nie ma tu jakby wpływu na działanie, ale na ochronę. Zobaczymy, co możemy uzyskać z tej naszej kamerki, nie kamerki oczywiście, tylko karty sieciowej. Jak widzimy już przy opisach na kartoniku, to jest tutaj 400 megabit, więc jest więcej i tutaj mamy do dyspozycji 2,4 GHz i 5 GHz. W przypadku 5 GHz jest tutaj 867 megabit, więc jeśli Wasz router Wi-Fi obsługuje 5 GHz, to możecie uzyskać tą prędkość prawie 1 megową, także jest tutaj wynik bardzo dobry.
Więc jeśli oczywiście wasz router obsługuje, bo jeśli na przykład udostępniacie internet z jakiegoś telefonu komórkowego starszego typu, bo często tak się wykorzystuje te starszego typu telefony do na przykład udostępniania internetu jako router, to wtedy może nie być tego obsługi 5G. 5 GHz to nie jest sieć 5G, tylko jest to przesył na poziomie Wi-Fi. Także również tutaj instrukcja obsługi, sterowniki, tak samo jak mamy w porównaniu w poprzedniej karcie sieciowej, i które możemy oczywiście zainstalować w naszym Windowsie. No i oczywiście instrukcja, podłączenie, w jaki sposób tutaj możemy wykorzystać naszą kartę sieciową. Co tutaj istotne, jak zauważyłem, w tej karcie większej widzę, że nie ma informacji o Macu, czyli ta karta mniejsza ma tutaj informację, że macOS też obsługuje. Niestety w tej dużej jest tylko Windows Compatibility, czyli do Maca jakby ona nie współgrała. Być może jakieś sterowniki, jeśli byście pobrali, to też do Maca ją zainstalujecie. Ale nie ma o tym informacji na pudełeczku. Wyciągamy naszą kartę i jak widzimy tutaj przede wszystkim ta antena, która jest w porównaniu do naszej karty mniejszej, jest zdecydowanie tu większa. No i teraz pytanie, no kiedy wybierać taką kartę sieciową z tą anteną, a kiedy wybrać zwykłą kartę sieciową, taką bezantenową? Przede wszystkim jest to niezależne od jakiegoś miejsca, że mieszkacie gdzieś poza miastem i wtedy taka karta będzie lepiej działać. Tu zupełnie nie o to chodzi, tu chodzi o odległość waszego komputera od routera i to jest tylko i wyłącznie ta kwestia. Jeśli wasz router Wi-Fi jest oddalony, na przykład jest w drugim pokoju, wtedy rzeczywiście taka antena na karcie sieciowej się przyda, ponieważ ten sygnał będzie mocniejszy, a jeśli jest sygnał mocniejszy, to i wykorzystanie prędkości naszego Wi-Fi routera jest też lepsze, bo mamy lepszy zasięg, to i też prędkość też jest większa, nawet jeśli jest spadek tylko o jedną kreskę, to też te prędkości bywają tutaj większe, jeśli właśnie jest zasięg na full, czyli pełen. Także wtedy w tym przypadku wykorzystać możecie w pełni taką właśnie kartę sieciową z anteną. Problematyczne tutaj mam rozpakowanie jej, pozaklejali to jakimś streczem. Także jak widzimy, musimy to sobie odkleić. Co jeśli macie na przykład wasz router oddalony w tym samym pokoju, ale nie jest on zbyt blisko komputera, wtedy też można na przykład kupić kartę sieciową dłuższą, są one takiego rozmiaru, są tylko na USB bez anteny i wtedy też jest to wystarczające i możemy spokojnie uzyskać zasięg do naszego routera bezproblemowo na full, ponieważ taka karta spokojnie obsługuje taki zasięg na full do 5 metrów w tym samym pomieszczeniu. Tutaj największą przeszkodą oczywiście dla kart sieciowych i zasięgu tu Wi-Fi jest ściana, która oddziela nasz router od komputera. Wtedy taka właśnie karta Wi-Fi się przyda z anteną, jeśli macie właśnie komputer oddalony gdzieś za ścianą. Także tak to wygląda. Ok, podłączmy sobie do komputera nasze karty, sprawdźmy jak one pracują z komputerem. Co tutaj jeszcze możemy dodać? Jest to karta z łamaną anteną i możemy ją nakierować w zależności od tego, jak chcemy ten zasięg gdzie skierować i jak oczywiście mamy nasze USB ułożone w komputerze, także możemy tutaj sobie to nakierować. Na boki nie mamy, co może być tutaj na przykład utrudnione, bo jeśli będziemy mieli, tak jak w przypadku laptopa, naszą antenę skierowaną w bok, no to tutaj ten zasięg może być słabszy, jeśli ona będzie nakierowana w tą stronę, a nie do góry. Także oczywiście laptop ma wbudowaną, ale kartę sieciową, ale jeśli na przykład byście je zakupili ze względu, że chcecie mocniejszy zasięg połączenia z routerem, wtedy taka antena właśnie by się przydała,
A dodatkowo, na przykład, jeśli wasza karta sieciowa uległa uszkodzeniu, wtedy nieraz nie masz sensu ingerować w laptopa, go rozkręcać, naprawiać. Wtedy najtaniej wyjdzie koszt zakupu takiej karty. Karty są w granicach 40 i 80 zł, czyli ta z anteną jest dwukrotnie droższa. Ta karta sieciowa na samym USB praktycznie jest oczywiście tańsza. No i też, tak jak mówiłem, przesył tutaj danych jest jej mniejszy. Jeśli zakupimy akurat wersję, która ma przesył danych ten wyższy, to też będzie tym samym droższa i wtedy porównywalne. Praktycznie możemy za 80 zł kupić i taką malutką, i taką z anteną kartą, więc tutaj cenowo można powiedzieć, że jest to samo. I tutaj w zależności od tego, jak tylko oddalony jest wasz router od komputera. To jest kluczowe pytanie, jeśli chodzi o wybór antena czy nie. Podłączę kartę sieciową do laptopa, więc w tym celu wyłączę wbudowaną kartę w laptopie, aby nie było tu konfliktu urządzeń. W tym celu wchodzę do menadżera urządzeń i odnajduję kartę sieciową, która jest w moim laptopie i najzwyczajniej ją na jakiś czas wyłączam. Tym samym straciłem połączenie z internetem. Podłączamy sobie kartę sieciową. Najpierw tą mniejszą, sprawdźmy, jak ona będzie działać. Ja mam tutaj Windows 10, więc automatycznie ona będzie wykrywalna przez komputer. Jak widzimy, w menadżerze urządzeń od razu się pojawiła i praktycznie jest ona od razu gotowa do działania. Widzimy dostępne sieci, więc jest ona bezproblemowo wykrywana i możemy połączenie uzyskać, co istotne, tutaj się pokazuje kontrolka dioda mrugająca w naszej karcie sieciowej. Przyspiesza ona, jak widzimy, podczas połączenia i teraz, jeśli połączenie jest uzyskane, mruga ona dość szybko, w zależności zapewne od tego, co się dzieje aktualnie z danymi, czyli jeśli są one przesyłane lub też nie. Ok, wyłączamy sobie naszą kartę sieciową, aktualną, podłączoną, mniejszą. Nie ma było problemu żadnego, praktycznie w ciągu kilku sekund mamy do dyspozycji kartę sieciową działającą. Także jest ona jak najbardziej tutaj pozytywnie oceniona. No i podłączamy sobie kartę sieciową drugą, czyli tą z anteną. Jak widzimy, tu jeśli chodzi o laptopa, jest problem właśnie skierowania tej anteny do góry. Więc zwróćcie na to uwagę, będzie tutaj wymagana albo jakaś końcówka, przejściówka, czyli jakiś adapter USB, albo zwyczajnie dodatkowy kabel. W tą stronę musi być skierowana. Jak widzimy, też dioda się zapaliła naszej karty sieciowej. Wyszedłem z menadżera urządzeń, już wchodzimy z powrotem. Co tam się dzieje? Menadżer urządzeń i również karta od razu jest wykryta. Tak samo jak w poprzedniej, jest strzałeczka oczekująca na jakby sterowniki. I też mamy od razu do dyspozycji nasze połączenia. Także tutaj, jeśli chodzi o prędkość, to test w zależności od waszego tylko i wyłącznie łącza. Nie ma tutaj uwzględnionego tego, czy uzyskamy szybszą prędkość, jeśli mamy internet na przykład tylko pół megowy. No to oczywiście tutaj karta, która w tym przypadku osiąga prawie 1 mega, no nie będzie tutaj żadnych większych prędkości ingerować, ponieważ będzie to ograniczone najzwyczajniej naszym internetem. Coś chyba źle podałem klucz, jeszcze raz. I mamy połączenie internetowe. Również dioda zaczęła mrugać bardziej intensywnie, także połączenie internetowe jest. Jest ono w obydwu przypadkach na wysokim zasięgu, czyli na full. I tutaj, jeśli chodzi o właśnie dostęp do full zasięgu, to w zależności to, jak daleko będzie wasz router się znajdował. Tutaj ta antena rzeczywiście, nawet jeśli wasz router będzie
oddalone w drugim pokoju, nawet gdzieś w garażu, to taka antena da sobie radę z tym. Także tutaj, jeśli chodzi o przemieszczanie się, to jak najbardziej antena. Jeśli nie potrzebujecie tego, to jeszcze raz przypominam, jeśli wasz router najzwyczajniej stoi obok komputera, no nie ma sensu dokupywać karty sieciowej z anteną, bo to nie będzie miało jakiegokolwiek znaczenia w prędkości działania. Także będzie full zasięg i full prędkość, jeśli chodzi o taką małą kartę sieciową. Co ważne, musicie zwrócić na uwagę na produkcie, na waszym kartoniku, jaki przesył danych wasza karta sieciowa obsługuje. Czy jest to właśnie 1, pół mega, czy też tak jak w tym przypadku tylko 150 megabit. Także zwróćcie na to uwagę, ponieważ wasz router na przykład ma 1 mega i wtedy nie wykorzystacie w pełni swojego internetu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam ocenę zakupu karty sieciowej, czy to też właśnie z anteną, czy bez. I w zależności od przesyłu danych już wiecie więcej, jaki produkt wybrać. Jeśli tak się stało, poproszę o łapeczki w górę i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. U dołu ekranu znajdziecie przycisk subskrypcji, a nie przegapicie żadnego odcinka, jeśli też oczywiście wdusicie dzwoneczek. Zapraszam Was serdecznie na następne odcinki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!